Witam, tu Sławek. Czas kolejny na następny filmik o rynku kryptowalutowym na 14 lipca 2018. Gdy Wam się podoba ten filmik, łapki do góry, subskrybujemy i od razu zaczynamy. Market cap w tej chwili 247 miliardów. Patrząc na total market cap wykres, dalej jesteśmy w tym samym kanale. Między 230 miliardów i 300 miliardów. Nie możemy się po prostu wybić z tego. Idziemy w bok. Tak to wygląda. BTC Dominance 43,1%. Raczej niezmienione. Patrząc dzisiaj na rynek, można powiedzieć, że nie ma zmian. Ja bym tak to określił. Oczywiście niektóre projekty są na zielono, mówimy to też czemu. Nawet to jest bardzo istotne, jak patrzymy na Stellar i Cardano z tych głównych top 10. Okay? Ale od razu zaczynamy od wiadomości i to właśnie wytłumaczę. I to jest, że Coinbase, największa giełda w Ameryce, ma zamiar, czy bada to możliwość dodać 5 kryptowalut. I właśnie to są Cardano, Basic Attention Token, Stellar, Zcash i 0x. Gdy wy już oglądacie te filmiki od jakiegoś czasu, ja przypuszczam, że 0x ma bardzo wysoką szansę, żeby była dodana, przez to, że właśnie Coinbase będzie budować Coinbase Pro na 0x protokołu. Ok, i teraz oni potwierdzają to sami, że właśnie przebadują te kryptowaluty, czy to ma sens. Też jest takie coś, że Coinbase po prostu przez bardzo długi czas miał bardzo mało kryptowalut. W tej chwili ma tylko Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash. I mają właśnie dodać Ethereum Classic. Teraz jest ten artykuł, ale czemu oni mają tak mało kryptowalut? Wytłumaczenie jest takie po prostu, że oni podchodzą do tego bardzo ostrożnie i nie chcą dodawać projektów, które mogą potem być stwierdzone, że tak naprawdę są securities, czyli papierem wartościowym, i będą po prostu już zagrożeni od SEC i może będą musieli nawet zamknąć tą całą giełdę. Dlatego oni nigdy nic takiego ryzykownego nie dodali. I też, jak widzicie, jaka kryptowaluta nie jest tu, a która właśnie miała najwięcej plotków, co może być dodana od innych ekspertów w forach, stronach internetowych, blogach i tak dalej, i to było Ripple. Okay? I widzimy, że nawet nie mówili nic o Ripple. Cisza jest. I czemu? Bo to największe właśnie zagrożenie, które teraz Ripple ma, jest od SEC, i że SEC uzna ich za security, papierem wartościowym. Jest taka klasyfikacja, nie mam teraz przy sobie, nie mam strony otwartej, ale jednym takim właśnie czynnikiem, co stwierdza, że tak, ten projekt jest naprawdę, można uznać za security, jest, czy jest dość ściśle scentralizowany, tak? Akurat właśnie Ripple jest scentralizowany. Okay? I to mi się wydaje, że jest właśnie taka największa wada co do właśnie regulacji. Nie jako sam projekt, okay, mi się podoba projekt, jest tak naprawdę mówiąc najbardziej rozbudowany z punktu widzenia adopcji, okay, i partnerstw ma raczej najwięcej, nie licząc i nie patrząc oczywiście na Bitcoin. Okay. To tyle chciałem powiedzieć, i te wszystkie kryptowaluty, które właśnie Coinbase przebaduje cały czas, jak widzimy,
były pompowane przez tą wiadomość Stellar Cardano. Tutaj widzimy na zielono Zcash prawie 10%. Okay. Było wyżej, oczywiście teraz trochę się też cofnęło tyłu. Basic Attention i ten 0x też. Tutaj widzimy 0x prawie 15%. Okay. To pozytywne dla tych projektów. Oczywiście to jest tylko możliwość jak na razie. Okay. Idziemy dalej z wiadomościami. Następne, miliarder Stephen Cohen ma właśnie zamiar inwestować w fundusz hedgingowy, który właśnie inwestuje przeważnie w Ethereum i Bitcoin. Ok, i też powiem parę rzeczy o tym, że mi się bardzo podobają właśnie te największe kryptowaluty Bitcoin i Ethereum. Dlaczego? Bo właśnie fundusze hedgingowe, oni będą wchodzić takie sprawdzone, rozbudowane i projekty, które nie są uznane jako securities, czyli coś, co jest stabilne i ma naprawdę potencjał na przyszłość. Okay. I te dwa, czy dwie kryptowaluty na samej górze, można powiedzieć, to są dobre inwestycje. Oczywiście moja opinia, ale też musimy się zastanowić nad czymś. I to jest, gdy fundusz hedgingowy takie ma podejście. Okay. Oni lubią projekty, które są rozbudowane, przebadane, mają dużą adopcję. Okay. To nie najgorszy pomysł jest po prostu brać pozycję tak jak fundusz hedgingowy. I to tym bardziej, gdy właśnie zainteresowanie jest teraz największe od tych funduszów hedgingowych, gdy rynek klepie biedę. I tak, ja sądzę, że jesteśmy nisko tego dołka. Omówię o tym na końcu. Idziemy dalej. Ok, następna rzecz, bo wiem, że też dużo z Was się pyta o ICOs. Okay. Teraz znowu patrzymy, czemu taki fundusz hedgingowy nie ma zainteresowania w takie coś. Okay. Bardzo wysokie ryzyko. Tutaj był report, który mówi, że 80% wszystkich ICOs w 2017 były skamy, oszustwa. Okay. Mi się wydaje, że to ten artykuł mówi to w głównym zdaniu, w samej górze. Nie ma co więcej o tym omówić. Okay. Oczywiście, gdy mamy dużo funduszów własnych, osobistych i możemy inwestować bardziej ryzykowne projekty, to jak najbardziej. Okay. Ale jak ja myślę tak jak fundusz hedgingowy. Idziemy dalej. Następna pozytywna wiadomość tutaj z Południowej Korei, że wszystkie kryptogiełdy są uznane legalnie przez właśnie tą koreańską blockchain association. Okay. I to mi się wydaje, że to jest bardzo pozytywne. I tutaj pisze, inwestorzy są zadowoleni. Oczywiście. Ok, teraz zerknijmy na Bitcoin. Ok, tutaj pokazałem to ostatnim razem, jak to wygląda na jednym dniowym wykresie. Ok, i mniej więcej właśnie jesteśmy tutaj 6200 przy tym oporu. Potem mamy jeszcze ten ostateczny opór na 6000. Gdy przełamiemy to, to będziemy szli w dół w krótszym terminie. Okay? Patrząc na te wskaźniki RSI, czyli siły względnej, jest 41%. Nie można powiedzieć, że jest wyprzedane. Raczej jak dojdzie do 30, ale jest raczej niżej. Okay? Też widzimy tutaj MACD przekracza, to może być pozytywne.
na odbicie. Okay? Wolumenę mniej więcej nie mogę za bardzo powiedzieć o tym. Widzę, że po prostu są mniej więcej stabilne w tej chwili, patrząc na jeden dniowy wykres. Okay. Ale co ja chciałem powiedzieć, czemu mi się wydaje, że my możemy być blisko tego dołka. Okay. Tutaj patrzeć na jeden tygodniowy wykres Bitcoina, tylko wkładać bardzo prostą falę Elliotta. Trochę wytłumaczę, jak to wygląda. 5 fal, 1, 2, 3, 4, 5 korekcyjne. Okay. Według fal Elliotta potem ma być odbicie. Okay. I tutaj możemy zobaczyć, że od kiedy mieliśmy tego szczyta, jakbyśmy wsadzili proste fale Elliotta, to można powiedzieć, że teraz ta piąta się zbliża i to może być no między, powiedzmy, poniżej tych 6000, gdzieś do 3000, to może być ten dół, czyli się może coś się zbliża. Okay? To jest pozytywne z punktu widzenia używania tylko takiego jednego wskaźnika na jednym tygodniowym wykresie. Dalej, to co najważniejsze wydarzenie nadchodzące jest 11 sierpnia i to jest właśnie gdy SEC będzie rozważać, czy uznają właśnie ten ETF, który był wprowadzany przez CBOE. To jest najważniejsze. To jest to, co mi się wydaje, większość nas na rynku kryptowalutowym w tej chwili kładzie naszą nadzieję, że to będzie ten kop, który po prostu znowu odbudzi ten rynek i będzie zmiana z tego rynka niedźwiedzia na rynka byka. Też chciałem tylko powiedzieć, że w zeszłym roku od połowy listopada mniej więcej poszliśmy do góry od gdzieś 5,5 tysiąca do 20 tysięcy. Tak, czyli naprawdę to jest możliwe i to tym bardziej, że różnica między 2017 a 2018 jest duża. Mi chodzi przeważnie o to, że rok 2017 był rok, właśnie nazwiemy to rok ulicy, czyli przeciętni inwestorzy wchodzili w to. A teraz instytucjonalne pieniądze szykują się i będą wchodzić. Już wiemy też, że custodian jest uruchomiony na Coinbase. I też teraz Ledger ma właśnie zamiar uruchomić własny custodian. Ledger jest właśnie za tymi zimnymi portfelami, które trzymają nasze kryptowaluty. W tej chwili oni tylko trzymają gdzieś, powiedzmy, około 20 kryptowalut. Mało. Mają zamiar rozbudować to do 100 kryptowalut pod koniec roku. Czemu? Bo po prostu jest duża potrzeba ze strony właśnie instytucjonalnego. Oni, ci więksi wieloryby, chcą po prostu inwestować w te projekty i oni mają zamiar dodać custodian. Czyli następna taka pozytywna wiadomość i gdzie ten trend idzie. Dzisiaj nie będę wchodził w tą listę. Jak mówię, mniej więcej za dużo się nie zmieniło. Może poza tym, że Litecoin wykupił 10% banku WEG, niemieckiego banku. No, ale poza tym, mniej więcej się wydaje, że potencjał Litecoin na długi termin jest po prostu, że tylko będzie to, szczerze mówiąc, store of value.
czyli miejsce, gdzie możemy utrzymać majątek, w tym samym sensie co Bitcoin, tak jak na to patrzę w tej chwili. Też poza tym Neo, który ma gdzieś 61 diaps, jest też bardzo dobrze rozbudowana platform. W tej chwili ma zamiar właśnie też dodać ONT jako airdrop, tylko żeby zainteresować inwestorów właśnie w ten projekt. Okay? Poza tym nie ma żadnych takich przełomowych wiadomości. Gdy Wam się podoba ten filmik, łapkę do góry, subskrybujemy. Życzę wszystkim super dnia. Na razie.